Siemanko YouTube, ja jestem Zenek, to jest Cywilizacja Piątka z najnowszym dodatkiem Nowy Wspaniały Świat. Gierkę już ukończyłem, grając polską cywilizacją, ale postanowiłem nakręcić jakiś dodatkowy odcinek z użyciem atomówek, bo po prostu to jest zabawa fajna. No, może i niekoniecznie. A więc dobra, zużyłem cały zapas swojego uranu, zbudowałem dwie bomby atomowe, które kosztują, każda kosztuje po jeden surowiec, wymaga jednego surowca uranu i pociski atomowe, które wymagają dwóch jednostek uranu. Dobra. A więc mam coś takiego, mam tych kilka bombek, kilka pocisków. Teraz wypowiem wojnę przebrzydłej Dydonie, która po prostu molestowała moją cudowną, kurna, cywilizację i po prostu nałożyła na mnie embargo. O! Sojusznicze państwa miasta. Sporo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, wypowiadam jej wojnę, nara. Ewakuowano dyplomatę, dobra. No i co? Można sobie poszaleć. Pierwsza bombka poleci na Lyon. To będzie bomba atomowa. Czyli samolocikiem będzie transportowana. Tak jak widać. Coś tutaj jest, jakieś kurne lansierzy, nie lansierzy. Będą się lansować albo nie będą się lansować. No, w takim świetle można się lansować. Ugudu. To było 20 megaton po prostu. To było 20 megaton. Teraz kolejne 20 megaton. No, fajny ma zasięg tu nawet. Puścimy tu na Monako, bo tutaj kurno jest jakieś sprzymierzone państwo miasto. Miasto państwo. O, jak ładnie wybuchło. Lasa to jest kurna religijne, to nie trzeba na nich rzucać. To jest kurczę ten. No dobra, teraz pocisk atomowy przetestuję. Zasięg. Jak wygląda zasięg? Trochę większy. Gdzie by to rzucić? Mogę rzucić na Sydon. No to na Sydon niech leci sobie. A nie można nic zrobić. Leci, leci V2. O, to jest jakieś kurna 80 megaton, albo lepiej. O, to jest grube. To jest konkretne. Dobra, tak wygląda pocisk. Dobra, to jeszcze jeden pocisk. Tym razem na Susę. Let's go. Na Indie, kurczę. Leci pocisk na Indie. O, się rozbłysło wszystko. Kolorowe. Lisy przeżyły? Lisy przeżyły. Nic ich nie rusza. To są kurna atomowe, to są odporne na atom lisy po prostu. Dobra. Kolejny pocisk. Tym razem można go sobie gdzieś rzucić. Może na pustynię go rzucić. O, tu jest uran. Może zbombardować uran. Monako. A tu są barbarzyńcy. O, tutaj rzucę ich na barbarzyńców. Tutaj jest mój czołg. Zastanawiam się, czy przeżyje. Leci, leci V2, uwaga, na barbarzyńską jednostkę łuczników. Jebuc. Pytanie, czy coś tu przeżyje. Tu już była pustynia lodowa, a teraz będzie jeszcze pustynia atomowa na dodatek. O, no chyba z czołgu nic nie zostało. Co zrobić? Chciałem z niego zrobić kurna wielkiego kurna śmierciobota. Czy jak on się tam nazywa, ten robot wielgachny. Dobra, Lyon skontrowany, to skontrowane, Monako zbombardowane. No nie ma co bombardować, no. Tu są robotnicy. Łapcie! Że skaże swój teren, no nie. Ajajaj. Leci! No i co? Nie rozumiem czegoś, co tu się stało. Zestrzelili mój pocisk? O Boże, jakiś fail. Nie, no nie wybuchło. Nie, no wybuchło, ale nie było animacji. Co tu się stało? Nie odtworzyło animacji, goddammit. Dobra, to jeszcze mam trzy pociski atomowe w takim razie. Chcę by tutaj buchnąć, gdzie? Tutaj się wszystko ładnie świeci na kolorowo. Tutaj też. Tutaj barbów też się świeci. Tu jest jeszcze jeden obóz barbarzyńców. Chociaż nie, będzie to nudne. To może... O, tu są jacyś.
Tu są barwy. No, pusty obóz, co zrobić? Splądrowana kurna plantacja bawełny. To teraz tym bardziej będzie splądrowane wszystko. To jest taki ten, to jest taki kurna ten. Rosyjski tutaj na tej pustyni, właśnie Rosjanie testują w rzeczywistości te swoje bomby atomowe, także tutaj można rzucać. Tutaj się nic nie dzieje. To jest odporne na kurcze działanie radioaktywne, kurna ziemia. Po prostu nic jej nie zaszkodzi. Tutaj się wszystko świeci ładnie. Pocisk atomowy, tu nie ma zasięgu. Co zrobić? Co zrobić? Monako, jeszcze raz. Nie, to będzie kurna. Po prostu zbyt kurna. Perfidne. Gdzie by to rzucić? No tu nie ma zasięgu nigdzie już. Tutaj Wittenberdze się udało, chociaż trochę ich popaliło, ale się im udało. O, skubańce. Dobra. Leci sobie pocisk. O, jak ładnie. Troszkę mogłem tutaj wcelować, ale kto wiedział, że tutaj są. Znaczy, widziałem tą jednostkę, zapomniałem, że ona tam jest, ale. Zobaczymy, czy coś tu przeżyje. Wybuch bomby atomowej, kurczę, na jakimś lodowcu. No i nie wiadomo, czy przeżyli, czy nie. Też tutaj wszystko ich popaliło. Jaki to ma zasięg? Tutaj 3, raz, 2, 3. To ma zasięg 3, kurna, pól. Całkiem nieźle. Dobra, czy pole rażenia w sumie nie zasięg. No i ostatni pocisk, gdzie by go rzucić? Nie, no swoich miast nie będę bombardował. Tak zabawnie może by było chociaż, ale no nie wiem. Dobra, niech leci tutaj gdzieś na Kabul. Chociaż nie no, Kabul to moi przyjaciele. Sydon. Monako. Monako dostało chyba dwie atomówki. Czy Lyon dostał dwie atomówki? Już nie pamiętam teraz. Dramatyczna muzyka. No, co zrobić? Lyon się zmniejszył do czwórki. Teraz się... Tutaj jeszcze żyją jakieś kunie, o Boże. Leci V2. Bubu dubu. No i tak się kończy nakładanie embarga, no. Po prostu. Co zrobić? O, Lyonu nie ma. No fajnie. Wow, nieźle. Nie ma Lyonu. Nastąpił koniec Lyonu. Co zrobić? Dobra, pogadam z Dydoną. Zmęczyliście się walką. Ja się zmęczyłem. O Jezus, ja tylko naciskałem czerwone guziki. To nie jest męczące. No, tak to wygląda. Wszystko się świeci na kolorowo. Atomówki. Wspaniała sprawa. Po prostu wspaniała sprawa. Masowe morderstwo. Zginęło ileś tam milionów ludzi. Po prostu mistrzostwo świata. Połowa Azji, kurna, jest napromieniowana. Po prostu świetna sprawa. Atomówki. Mhm. Tak. Nawet zbombardowałem, kurna, pustynię lodową jakąś. Dobra. No. A więc to... GG, podwójne GG. Najpierw wysłałem statek kosmiczny, a teraz zbombardowałem wszystkich atomówkami. Pełen wypas. Naprawdę świetna sprawa. Dobra, dzięki wielkie, to był taki bonusowy odcineczek, niedługi. Z atomówkami w roli głównej. To była polska cywilizacja. No i tyle. Zapraszam do następnych odcinków, bo na pewno jeszcze będę coś nagrywał z cywilizacji. To jest pewne, bo to jest świetna gierka. Dzięki za oglądanie. Na razie. Hej.